Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Mamy dzisiaj do koleżankom i kolegom do zaprezentowania 5 gołębi, które wystawia na aukcję u nas na stronie kolega Zbyszek Oleksiak. Kolega Zbyszek Oleksiak przygotował na tą chwilę 5 gołębi, ale są to takie gołębie troszeczkę, powiedzmy, nie tyle powiem, że lepsze, ale takie, które naprawdę dopracował niejako i to od strony rodowodowej, bo zobaczmy, to mamy też, żeby proszę koledzy się nie zdobili, nowy wzór rodowodów, żeby to się nie zdziwił, że kolega Zbyszek teraz na takiej stronie właśnie wystawia. Natomiast te gołębie, które 5 przygotował, to są gołębie młode z 2016 roku, a o tych gołębiach powie nam więcej kolega Sam Zbyszek. Proszę bardzo. No witam was w Uczynie Hodowców. Chciałem tutaj zaprezentować 4 gołąbki. 5. Przepraszam, 5. Dwoje to jest bracia i po jednym, no bo za dużo to ten. W każdym bądziadzie tu jest rodzeństwo. To są pełni bracia po prostu gołąbka 448, który w tamtym roku na młode zdobył we w klasie 435. Także to był taki dosyć fajny wyczyn po prostu, no i tam w standardzie również ma czwarte miejsce ten gołąbek, nie? I po czym to jest? Bo widzę, to jest chyba syn króla. Gołąbek to jest po synie króla, babcią to jest 800, to jest złotej pary, córka. Później jest z dołu, to jest od drapy po szampa. I później jest jeszcze z pejsików tych gołąbków na dalekie dystanse. Tak, że to jest mieszanka 4 najlepszych gołąbków. I dwa takie są gołębie z tej pary. Rodzeństwo z gniazda to jest, tak? Rodzeństwo. Mają numery 21045 końcówka i 21046. Czyli mamy dwa takie gołębie o takim samym pochodzeniu. Też kolegom chcemy zwrócić uwagę, gdyż to są takie, my wiadomo, że w takim sezonie jak mamy teraz, tych gołębi troszeczkę mniej mamy na giełdach wystawionych, bo wiadomo, że hodowcy są bardziej skupieni na lotach, natomiast z uwagi na straty, które są w oddziałach różnego rodzaju i możliwość, teraz jest bardzo dobra okazja, żeby sobie nabyć dobre gołębie właśnie za nieduże pieniądze w sumie, bo jak jest mniejsze zainteresowane, to siłą rzeczy też gołębie nie osiągają takich sum. Wtedy, kiedy w grudzień przychodzi styczeń, kiedy mamy tak naprawdę... No, pokażemy je właśnie, kolega je pokaże zaraz. Wyciągniemy i to... O, właśnie, to mamy tu możliwość. Bagietka przypilnuje. Właśnie, bagietka z nami jeździ. Chodź, bagietka, chodź. Tak. Pilnuj gołąbku, chodź. O, i sobie popatrzymy teraz te gołębie, które kolega ma. No, to są gąbki. To jest 21, ile? 45 czy 36? 21046. To jest to będzie jest sam pistry, bo widzę, to będzie samiczka. Lotkę, chyba z lewej strony, czy tak. Z prawej też ma. Z prawej też ma. O, widzimy białą lotkę jedną. To będzie samiczka, prawda? To będzie samiczka, nie? Jest ładnej budowy, taka różowiutki mostek, elegancko. Jest mniejszy gąbek. Tak, są wszystkie szczepione. Ja nigdy gąbką nie wysyłam, wszystkie są u mnie zawsze szczepione. Także o, bardzo ładny gąbek, tu ma taką szczeleczkę tutaj pod ten. No i no, na młódka są szybkie. No jest dopiero, teraz jest 11 czerwca, także myślę, że jeszcze na te młode, jakby ktoś chciał skorzystać, to również mogą być, nie? Cena wywoławcza tych gołębi? Będzie 200 zł. 200 zł. O, i tu jest braciszek, bo ten 448, brat pełny był też nakrapiany. Nakrapiany jest. Nakrapiany. Nie ma, że tam białe piórko czy coś. Nie, dobrze. O, widzimy. Tu ma tylko taką centeczkę bielutką, nie? Na końcu, o. Tak jak mówimy, tutaj popatrzymy ten rodowód, tutaj widzimy, tak jak kolega Zbyszek mówił, to jest syna króla 543, nie trzeba tego gołębia przedstawiać, jest to gołąb, który w Brnie na wystawie europejskiej gołębi miał złoty medal w kategorii chyba C czy D? W D. W D. Mistrz 459 miał złoty medal w kategorii C. W C. Dobrze, a tutaj zobaczmy od strony ojca, matki, przepraszam. No, to jest bardzo ładny gąbek, leży w rękach, nie, ma jedwabiste upierzenie, także tu jest, no parka tu polecam, to są szybkie gąbki. Mamy dwa takie gołębie. Na młode, nie? Kolejnego gołębia, którego chcemy zaprezentować, jest to gołąb. Jest gołąbek numerze troszeczkę większy. Pokażmy go. Tu jest gąbek 21037. Tak, teraz go kolega Zbyszek znajdzie. To jest po mamusi mis, tutaj mamusi błyskawicy. Błyskawica, przypomnijmy, jest to gołąb, który jest w kategorii B chyba w drużynie, tak? Czy... ona była w H w rezerwie, piąta w Polsce. Ale też tak, ale była w drużynie. W drużynie mistrza Polski, tak, w B, tak? Nie w C. W C, C i w GMP. Tak. W C i w GMP. No tu jest gąbek, to jest dobry samczyk. Patrzymy sobie. I tu też jest dziadkiem, też jest król. A, i Rainera Pitmana, gołąb 1299. Tak, no to mówię właśnie, że mamusi błyskawicy. Matka błyskawicy, właśnie. A tu jest też, również dziadkiem znowu jest król, nie? Król, czyli to jest też z linii. Ale tu jest jeszcze ciekawostka, bo tu jest jeszcze mis, bo tak, to jest po pełnym synie i króla i mis. Mhm. 1299, czy to jest ten gołąb, co nabyłeś był kiedyś ode mnie, nie? Nie. Ten Pitman, nie? Nie, tamten 500 jest 9, co od ciebie, to bardzo ładnie, po nim też chodzą gąbki, w tym roku ta samiczka jest po nim 10669. Znaczy, to tyle co ode mnie, kolega, nawet po prostu ja byłem tylko pośrednikiem, ale... No ale tak się mówi, że od ciebie, nie? Właśnie miał gdzieś tam, o, i tu mamy kolejnego gołębia.
o numerze 21075. Tak, to jest tu. I tu jest po córce bezpośrednio tej złotej pary znowu, co też jest tam, co byłem czwarty w Polsce w klasie. 307 tu widzę jest, tak? To jest pełny brat mamusi króla. Aha. To jest pełny brat mamusi króla. To czyli był jedno... ciągle z tej linii króla występują długąbki. To jest mało tego, no to on był najbardziej podobny do tego derba, który miał 17 dyplomów. Bo to dziadek, ten derb od Jarka Muca tutaj miał 17 dyplomów za 2 lata, nie? No to był fenomen. Właśnie nie możemy zapomnieć, właśnie tutaj większość gołębi, które kolega tutaj miał, te sukcesy, to się wzięło od tej gołębi kolegi Jarosława Muca, nie? Tak, tam dużo właśnie tych gołębi. Można koledze też podziękować, że rzeczywiście tak. Ta krzyżówka spasowała. Zobaczę tutaj sobie jeszcze, tak, popatrzmy, tutaj jest wnuczka Juliana, złota para, o, to jest Vandenabele, widzimy, no, każdy, no, tam, kto będzie widział. Ten hodowca, to... no to też w tamtym roku miał też znowu 2 olimpijskie gołębie, nie? Mhm. No też jest, no ładny, młodzi go, aż różowy most, tak całe wrączka. Tutaj jest też pstry, widzimy, niebieski pstry, tak muszę pokazać. Bardziej od tego pierwszego. O, i mamy, to jest czwarty gołąb, a jeszcze mamy piątego gołębia. A mówię, zachęcamy wszystkich, ponieważ mamy teraz taki akurat okres, że ostatnia szansa do lotu, ruchu dużego i można tanio kupić fajne gołębie. Jeszcze ostatnia szansa do lotów jeszcze można też, także... No, kolega nam na pewno tutaj w Toruniu, jak widzieliście koledzy na filmach ostatnio, tam budujemy taki gołębnik na te loty gołębi młodych, które my będziemy jeszcze i tak później przedłużać na zimy, na inne, no po prostu... Po kolei będziemy pokazywać, co tam chcemy robić i można nawet tam będzie też te gołębie wstawiać. O, zobaczmy, to jest cały pstry, niebieski pstry, tak, widzimy. Ten ma numer? Ten jest fenomen z wyglądu. 21009. Ma bardzo ładną krawatkę i tu, no, tego bym proponował do rozpodu, bo przy takim właśnie dużym znaku w dobrych gołębiach, no to często się zdarza, że jest to dobry gołąb do rozpodu. Jak to ma... pokażmy jeszcze, powiedz Wyszek, po czym ten gołąb jest? Tu jest gołąbek po pełnym bracie 330, bo to jest... Czyli 330 to jest ten podstawowy 330, gołąb. Bo to jest po bracie ja to pokażę, syn. Żeby ktoś zobaczył ten 330, jak kolega ma rodowód gołębia, to ten gołąb 330 tutaj jest uwieczniony na ten. To jest podstawowy gołąb, taki podstawa hodowli, nie? No komu, jaką samiczkę by mu się nie dało, to... To po prostu wszystko leci po tych gąbkach, nie? No i to był brat bez 330, to jest jego, ten, dlatego nazywany jest Bercik Junior, nie? Ten. A z dołu jest, gąbki, tu są też, pradziadkiem to jest król znowu, no nie, tak samo. Tu jest też 330, tu jest ta mamusia też od Putmana z Błyskawicy i 330. Aha. Także tu jest gąbek praktycznie to 3 razy ściągnięty na 330, dlatego no, tu bym proponował bardziej gąbka do rozpodu, nie? Bo to z tymi wartością... Te 4 polecamy do... Mogą być do lotów, a tego no to rzeczywiście jest i na wygląd jest fajny gołąbek. O. Widzimy, chodzi. Jest spokojny gołąbki są. O, dobrze, także dziękujemy na razie, a wszystkich zachęcamy do zakupu tych gołębi. Do zobaczenia, dobry lot!